Halo, witam Państwa, jest oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku z Daily na moim kanale. Moi drodzy, jeżeli zdążę przed północą, to jest super. Napisałem na karcie społeczność, dlaczego dzisiaj nie ma wcześniej odcinka i dlaczego nie ma dzisiaj Q&A, a za to jest Tarn i to robienie questów. O kurde, ale gościu wydropił. Patrzcie. No, tak czy siak, uszkodził mi się film z kamerą i generalnie jest masakra, z godziny 21.32, kiedy to nagrywam, do północy muszę się wyrobić z odcinkiem, więc dzisiaj przebiegniemy sobie przez quest. Przypomniałem sobie, że miałem jakąś taką serię na kanale z questów, nie? W ogóle na ostroże, więc całkiem fajnie. Tak czy siak, przebiegniemy sobie dzisiaj przez quest Emilki. Ona tam będzie potrzebowała jagód, żeby sobie zrobić sukienkę, nie? Coś takiego, to jest bardzo ciekawa rzecz w ogóle. Więc robimy dzisiaj questy, awaryjnie, mam nadzieję, że zdążę. Lecimy, pomóc, czyli zostawcie kciukę, jeżeli wam się to podoba. Jeżeli chcecie więcej questów na przykład, nie? Bo ta seria generalnie jest dosyć niszowa, bo nie ma tu nic ciekawego. No i teraz powinienem to niby wszystko czytać, ale to każdy zna, więc powiem tylko tyle, że Darko gna coś tam. Ona będzie miała sobie jakieś tam Trentis, rada miejska będzie i ona jak szara mysz będzie wyglądała, potrzebuje sukienki od swojego starego. Ja mówię, spoko, pomogę ci, nie? Idziemy sobie do Romana po sukienkę. To jest super quest. Super quest, słuchajcie. Sprawa Kolda się nazywa. Dlaczego sprawa Kolda się nazywa? Aha, wykonane, dobra, suknie Emilii, spoko. Porozmawiam z Romanem. To jest quest memiczny na mojej ekipie, więc lecimy dzisiaj, słuchajcie, w końcu Emilka będzie miała w czym chodzić. No, tak jak powiedziałem, odcinek bardzo awaryjny, słuchajcie. Nie miałem go teraz nagrywać. Jeżeli będziecie słyszeli jakieś trzaski w tle, to no, nagrywam to awaryjnie, nie jestem nawet sam w chacie, więc jest ciężko, ale dobra, lecimy sobie do Romana i zobaczymy, co tutaj będzie. Emocje będą. Oho, to jeszcze jest quest tego w ogóle. Te wybory Sołtysa, to będę musiał kiedyś też to nagrać swoją drogą. Może chcecie w ogóle jakieś takie daily z questów kiedyś? To może być całkiem ciekawe, bo to nie daje się. Dobra, chwila, pogadajmy sobie z nim. Coś tam, rozwalę ci zaraz web i spalę chałupę, jak nie dasz mi swojego przepisu na bimber. A nie, to nie tu. Dobra, znaj łaskę pana. Okej, wyszło trochę bardziej pasywnie. Dobra, co się stało? Dostarcz schemat Emilce. Dobra, wzięliśmy sobie schemat Emilki. Schemat sukienki od Romana, idziemy do Emilki, spoko. No, więc tak jak powiedziałem, jeżeli byście chcieli jakiś daily z tego, to spoko. Możemy sobie kiedyś takie coś zrobić, bo nie wydaje mi się, żeby questy były w porządku na po prostu odcinek z TR na zwyczajny w tygodniu, który się pojawia. Bo nie jest to tak ciekawe, po prostu, tak mi się wydaje. No, a takie wiecie, takie sobie daily z tego może być całkiem spoko. Dobra, wracamy sobie do karczmy, idziemy do Emilki, co my tu mamy? Już wróciłem od Romana, szybko mi poszło. Masz schemat? Tak, mam, jeszcze coś tam, pomóc ci z czymś, nie? Coś tam, mój ziomek Darko Gnat ma jakiś tam super moher z pająków, ale go nie o to nie poproszę, bo nie. Idź sobie, zabij 5 pająków leśnych, bo tak, i przynieś mi moher z pająków leśnych i dzięki temu będę miała fajny moher z pająków leśnych na sukience. Lecimy zabić 5 pająków leśnych. To jest swoją drogą poradnik, jak przejść ten quest, jeżeli ktoś z was by nie wiedział. Nie wiem, dlaczego mielibyście nie wiedzieć. Są strzałki nawet, ale może nie wiecie. Zrobimy sobie questik. Lecimy do lasu. Czy jest jakiś giveaway w tym tygodniu? Nie wiem, czy jest jakiś giveaway w tym tygodniu. Chyba wszystko rozdałem, co obiecywałem. Jedynie jest z Sebiksowym giveaway trwający. Ale to rozdamy sobie na odcinku Sebiksowym. Mogę sobie coś zapowiedzieć. O kurde, jestem Shidem. Zapomniałem, jak się gra Shidem w ogóle. Co tu się dzieje? Halo. Żeby te pająki mnie nie zabiły, tak swoją drogą będzie przypał zaraz straszny. Jak ja tu będę słabszy od tych pająków, to nie pamiętam, jaka silna jest ta postać. Nie, no dobra, walimy ich. Walimy na łeb. No, więc słuchajcie, możemy sobie dzisiaj coś rozdać. A co możemy rozdać? Może jakąś sumkę pieniędzy, ja zawsze rozdaję itemki. Dzisiaj możemy sobie na przykład 400k rozdać, co wy na to? Myślę, że 400k to jest spoko suma, napiszcie swój nick w komentarzu. A to loże oczywiście, przypominam, bo na loże nie gram. Kiedy wyniki konkursu? Myślę, że w kolejnym odcinku z TR-na po prostu, będzie najprościej, nie? Tutaj też chcę zwrócić uwagę, słuchajcie, że musimy wziąć odpoczynek. Może też się zastanawiacie, czy są zwycięzcy konkursu tak w ogóle, ponieważ ja często rozdaję te itemy na koniec odcinka i mało kto się po te itemy zgłasza. Ostatnio w sumie jest jakiś rekord chyba, bo z 4 odcinki pod rząd nikt się nie zgłosił, więc jakby patrzcie sobie, nie? Tam na końcu odcinka z TR-na dostanę w łeb, prawda? Nie zabiję tego pająka, nie ma szans. Dobra, zabiłem, na szczęście. Na końcu odcinka stałem na częste losowanie. To tam, jak się znajdziecie, wiecie, na pasek czasu w YouTubie, to jest taki niebieski ekran, nie? Tam jest losowanie zawsze, więc sprawdźcie, czy nie wygraliście. Jest taka zasada niepisana u mnie, kiedyś to tam powiedziałem i tego się trzymam, że jest miesiąc na odebranie itemków. Jeżeli po miesiącu tych itemków nie odbierzecie, to po prostu losuję je jeszcze raz, nie? I tak na przykład na TRF-a były losowane dwa razy, więc sprawdzajcie sobie na bieżąco, żebyście potem na przykład czegoś nie stracili, nie? Więc możecie sobie spojrzeć. A my tymczasem lecimy jeszcze jednego pająka ubić. Tutaj mamy trójkę. O, idealnie, skąd się wziął? Bardzo fajnie. Oby ten quest nie był zbyt długi. Mam nadzieję, że wyrobię się. Wydaje mi się, że się wyrobię przed północą. Jakość tego odcinka będzie taka, a nie inna. Ktoś tu do mnie pisze? Nie, to turniej. Dobra, jakiś turniej był, patrzcie. Rychu Ryc wygrał. Gratulacje dla Rychu Ryca. Okej, zabiliśmy 5 pająków. Lecimy sobie do Emilki. Czy to będzie koniec questa? Naprawdę? Dobra, Emilka wracał sobie z lasu. Mam tutaj te skóry. Super.
No nie byłoby tak, no jagody jeszcze trzeba zebrać. Zabij sobie to jakieś tam zedy, które tam sobie chodzą i daj mi jagody od nich, nie? Taka jest fabuła tego questa. A po co te jagody? Żeby zrobić z nich sok i zrobić sobie sukienkę. To bardzo logiczne w tym świecie. Idziemy więc zabijać zedy. Potrzebujemy 5 jagód. I chyba jakieś jagody mam. O, nie mam żadnych jagód. No dobra. No to idziemy zabijać zedy. Dobra, zabijamy sobie zedy. W ogóle mam 6 level. Napiszmy coś na czacie. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle skojarzy, kim jestem. To może być całkiem ciekawe, słuchajcie. Siemanko. No. Napiszemy. Zobaczymy, co się staje na czacie. Mam wrażenie, że tutaj ludzie mnie za bardzo nie znają na tym serwerze. Aby ktoś się przypita chociaż ze mną. Fajnie by było, jakby ktoś się przypitał ze mną. Bo dostanę jakiegoś zaraz tego. Knebla. Za spam czy coś. No nikt mi nie odpisał generalnie, nie? Z gzy tylko. Do tej turniej wleciał. Nie, nie atakuj tego ze... Boże święty, dobra ucieczka. Nie ma co, trzeba odpocząć. Dobra kochani, mamy 5 jagód. Wracamy sobie do Emilki. Powiem wam szczerze, questy, te początkowe questy są tak interesujące. Naprawdę, naprawdę. To jest dopiero fabuła, na którą czekaliśmy. Wiecie, jakaś tam ojczyzna. Ojczyzna płonie, musimy zabijać wojsko utorskie. Nie, idziemy do Emilki, szyjemy jej sukienkę, jazda. To jest to. Dobra, wracamy do karczmy. Ile to jest w ogóle ludzi na tym ostrożu? Boże święty, myślę, że to jest wymarły serwer, a tu jest dużo ludzi. Emilko, mam już jagody, coś tam się zgniotło trochę, nie? O, wow, koniec. Ale fajna suknia, dziękuję za pomoc. Masz tu całą i tą sakiewkę, co ją zgubił ktoś po pijanemu, bywaj. Super, dostaliśmy level. Dajemy sobie lewy, prawy. Mamy 7 level i to jest koniec questa, moi drodzy. I co, to jest koniec odcinka, tak? Super odcinek. Jak wam się podoba daily? Słuchajcie, przepraszam was jeszcze raz za to, że nie macie Q&A. No ten odcinek to jest jakaś katastrofa, no tak wyglądają questy w TR-nie de facto, nie? Więc zrobiliśmy sobie questika kolejnego. W kolejnym odcinku lecimy dalej z questami, jakieś do pracy rodacy będzie zaraz. Tak czy siak, widzimy się jutro w daily. Mam nadzieję, że jutro w końcu mi się uda coś fajnego nagrać. Dzisiaj taka trochę wtopa wyszła. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, papa, cześć. Ja byłem Oskar, siemanko. I napiszcie, czy chcecie dalej jakieś serie z tych questów, bo te questy niby się spoko wykonuje, nie? Jak tak szybko się leci. Napiszcie.